Dzień dobry Nordic Walkerzy, witam Was na kolejnym treningu i zapraszam do zapoznania z ćwiczeniami, które na dzisiaj dla Was przygotowałem. Robi się coraz piękniej na zewnątrz, jest cieplej, jest zielono, także do naszego zespołu motywującego do ćwiczeń dołącza z pełną siłą przyroda i choć zawsze jest przyjemnie wyjść na kije, to teraz jest naprawdę już świetnie. Na dzisiejszym treningu zajmiemy się mięśniami ramion. Głównie popracuję, myślę, mięsień naramienny, pośrednio mięsień biceps, ale chciałbym, żebyśmy przy tych ćwiczeniach zwrócili też uwagę na to, jak pracują mięśnie grzbietu, to wtedy te ćwiczenia będą nie bez znaczenia również dla odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa. Zaczynamy od rozgrzewki. Oprócz ćwiczeń, które standardowo się pojawiają w Twojej rozgrzewce, chciałbym, żeby dzisiaj pojawiły się następujące dwa ćwiczenia. Pierwsze to krążenia ramion typu wiosłowanie. Złap kije po obu końcach i zataczaj każdą ręką naprzemienne krążenia do przodu, do tyłu. Staraj się, żeby z przodu rękę wyprostować maksymalnie, a do tyłu zgiąć ją bardzo mocno w łokciu i sięgnąć tymże łokciem bardzo mocno w tył za plecy. Tak, żebyście poczuli, że oprócz ramion pracują również mięśnie grzbietu i poruszają się dosyć mocno łopatki. Pracujemy przez około 20 sekund, następnie na 5-10 sekund przyspiesz bardzo intensywnie, znowu zwolnij, zmień kierunek, zataczaj kręgi w przeciwną stronę, również 20 sekund wolno i 10 sekund bardzo szybko. Drugie ćwiczenie jest podobne do ćwiczenia, które już raz wykonywaliśmy, bodajże był to trening drugi. Tam przekładaliśmy kijki sobie przed klatką piersiową i za plecami. Dzisiaj chciałbym, żebyście spróbowali przekładać kije z tyłu za plecami i w górze nad głową. Podobnie jak w ćwiczeniu, które już wykonywaliśmy poprzednim razem, staraj się, żeby ręce z tyłu za plecami złączyć jak najdalej. Znów, żeby popracować mocno łopatkami. W górze ramiona wyprostowane. Na dzisiejszym treningu wykonamy trzy ćwiczenia wzmacniające w dwóch seriach. Na każdą serię składają się następujące ćwiczenia. Unoszenia ramion przodem, w trzech zakresach, zaraz pokażę jaki. Przerywamy unoszenia ramion ćwiczeniem, które się nazywa puls modlitwy. Tu, w ten sposób, zaraz też pokażę. I unoszeniem ramion bokiem, też w trzech zakresach. I już pokazuję każde ćwiczenie, jak powinno wyglądać osobie. Unoszenie ramion przodem, w trzech zakresach ruchu, do wysokości ramion tu. Tylko, uwaga, nie opuszczamy do samego dołu, tylko wyhamowujemy kawałeczek przed biodrami. Unosimy do wysokości ramion i opuszczamy powoli i zatrzymujemy. Unosimy i zatrzymujemy. Unosimy i zatrzymujemy. I takich powtórzeń 10. Następnie 10 od wysokości ramion w górę nad głowę. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i następnie w pełnym zakresie dół, góra, raz, dwa, trzy. W pokazywanym ćwiczeniu zwracaj uwagę na to, aby przeciwdziałać sile ciężkości w momencie opuszczania ramion w dół, czyli unoszenie jest szybsze, opuszczanie wolne. Przeciwdziałamy sile ciążenia, tak by napięcie było odczuwalne zarówno przy unoszeniu, jak i przy opuszczaniu ramion. Po unoszeniu ramion przodem wykonujemy od razu puls modlitwy w ilości 10-15 powtórzeń. Dostosuj intensywność, ilość powtórzeń do własnych możliwości. Złącz ramiona przed sobą, unoś wysoko i opuszczaj.
pulsie modlitwy dbaj o to, aby przez całą fazę ruchu dłonie, przedramiona i łokcie były ze sobą złączone. Zarówno unoszenie i opuszczanie wykonuj powoli i dokładnie. Po pulsie modlitwy łapiemy ponownie kije, stajemy w lekkim rozkroku, łapiemy po każdym w jednej ręce po środku długości i wykonujemy podobne ćwiczenie jak do pierwszego, czyli unoszenie ramion, ale tym razem bokiem, z tym, że również w trzech zakresach ruchu. Najpierw do wysokości ramion, opuszczamy powoli i nie do samego końca, tylko wyhamowujemy, zatrzymujemy przed biodrami. W ten sposób 10 powtórzeń. I następnie 10 powtórzeń od wysokości ramion w górę nad głowę. Jeśli Ci się uda, dołącz dłoń do dłoni. Poczujcie w tym ćwiczeniu, w momencie opuszczania, żeby łopatki zbliżyć do siebie jak najmocniej. Tu, w tym momencie, pracują nam mięśnie ramion, ale i obręcz barkowa i mięśnie, które stabilizują piersiowy odcinek kręgosłupa. I trzeci zestaw, pełna dziesiątka od dołu do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ćwiczenia te wykonujemy w dwóch seriach, więc teraz chwila marszu i za 10-15 minut ćwiczenia powtórz. Wykonując wszystkie trzy ćwiczenia, bez problemu poczujesz, że ćwiczą mięśnie ramion, ale spróbuj też wyczuć, jak pracują mięśnie grzbietu. Jeśli Ci się to uda, spróbuj część wysiłku przełożyć właśnie na mięśnie grzbietu. Jako ćwiczenia rozciągające dodatkowe w dzisiejszym treningu wykonajmy dwa bardzo podobne ćwiczenia polegające na tym samym, jednak różni je ustawienie kijów. Ćwiczenie polega na tym, aby jedną ręką, tą ugiętą w łokciu, wypychać przeciwną rękę jak najmocniej. W ćwiczeniu pierwszym po skosie w dół, a w ćwiczeniu drugim skośnie do góry. W obu ćwiczeniach poczujesz, jak rozciąga się mięśnie, jak rozciąga się całe pasmo mięśni ramienia i przechodzi przez ramię aż do szyi. Szukaj głową takiego ustawienia, które sprawi, że akurat u Ciebie to ćwiczenie zadziała najlepiej, bo u każdego z nas te partie mięśni są w różny sposób ponapinane. W pierwszym ćwiczeniu staraj się patrzeć cały czas przed siebie, a w drugim ćwiczeniu możesz spojrzeć mocno w bok i nawet lekko za siebie. Powodzenia! Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy trening i tradycyjnie oczywiście czekam na relacje z Waszych zmagań. Jeśli o mnie chodzi, to przyznam, że ręce trochę czuję i jestem ciekaw, jak to będzie
jutro. Widzimy się już wkrótce na kolejnym treningu, ale zanim to pozwólcie, że skorzystam z okazji, z racji tego, że dzisiejszy trening jest treningiem przedświątecznym, to przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt wielkanocnych. Niech pogoda w tym roku będzie iście wiosenna, żeby można było skorzystać ze śmigusa, dyngusa. A w naszym kontekście życzę Wam wytrwałości, motywacji, dawajcie innym inspirację i niech rośnie Wasze zdrowie i kondycja z każdym kolejnym krokiem i z każdym kolejnym treningiem. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia następnym razem.